witamy na już kolejnej wycieczce, tym razem 64. No dzisiaj za cel obrałem sobie Chełmski Park Krajobrazowy. Park powstały w 1986 roku, w 1983, i mający na celu ochronę tutejszych właśnie lasów, borów, a także torfowisk. Tu idziemy główną drogą leśną, gdzie po wielu perypetiach dojechałem do miejscowości Stańków. Ścieżka zaczyna się w miejscowości Stańków. No jak widać, mamy dzisiaj chyba 17 marzec. No, pogoda dalej zimowa. Dodam, że wcześniej był okres bardzo ciepły, taki przedwiosenny. Teraz mamy z powrotem zimę, napadało dużo śniegu. I tu zbliżamy się do pierwszej tablicy takiej informacyjnej, umieszczonej na tej ścieżce przyrodniczej. Także zaraz przeczytamy, zapoznamy się z tutejszą atrakcją. No, jak zobaczymy tutaj na spotkanie tablicy na ścieżce przyrodniczej zatytułowanej Wyłuszczarnia, mamy tutaj obiekt tempurowany, pochodzący z 1949 roku, służący do uzyskiwania nasion z szyszek, które potem były oczywiście używane do sadzenia nowych nasadzeń, drzew iglastych. Także tutaj widzimy drewniany budynek, drewniany, dosyć duży. To był, jak możemy na tablicy przeczytać informacyjnej, ten budynek służył jako magazyn szyszek. No widzimy, drewniana konstrukcja. Także tutaj, jak także możemy przeczytać na tej tablicy, wyłuszczarnia pełniła bardzo ważną funkcję w gospodarce leśnej. No jeszcze wspomnę raz, rzeczywiście można zobaczyć, ile napadało śniegu. A na szczęście droga tutaj do Stańkowa. Dodam, że ta ścieżka nazywa się ścieżka przyrodnicza Stańków. Droga z Okrzyca, prowadząca przez las, to jest 2-kilometrowy odcinek, okazała się na szczęście przejezdna. Tutaj wyjdę na tę drogę. Po drogę przyjechałem, także po wielu perypetiach udało mi się znaleźć tę miejscowość Stańków. Także tutaj, jak widać, droga leśna, szeroka, ale na szczęście. No, tutaj jak widzimy, ścieżka jest, znak ścieżka prowadzi nas teraz z tej głównej drogi. Schodzimy na drogę taką leśną, boczną. No, jak widać, śniegu jest tyle, że nie wiem, ile dam rady przejść. No, tutaj jesteśmy przy kolejnej tablicy informacyjnej. Zaraz zerkniemy, co to jest, czego dotyczy ta tablica. A, dotyczy zabytków architektury. Także tutaj możemy zobaczyć. Tam wcześniej mieliśmy właśnie Popówkę. Jak tu możemy przeczytać, będącą letnią rezydencją biskupów prawosławnych. Duży budynek. Jest przedstawiony także w opisie na stronie internetowej. No tutaj będziemy teraz szli tą drogą leśną, gdzie widzimy, śniegu jest bardzo dużo. No zobaczymy. A, tu możemy zobaczyć ciekawostkę, jak wygląda śniadanie na ścieżce edukacyjnej Stańków. Krótki epizodzik, ale właśnie to jest moje dzisiaj w sumie śniadanie w lesie. Zaraz pokażę ciekawki, także muszę się wspomóc przed wędrówką tą, jak widać, ścieżką przysypaną śniegiem, ścieżką leśną. No i tak już powiedziałem wcześniej, idziemy tą ścieżką. No jak widać, tutaj śniegu mamy do powyżej kostek, do połowy łydek. Także teraz zmierzamy dalej. Tu przed nami jakieś ślady, także no, wyglądają na ślady człowieka, ale już troszeczkę dawniejsze. No i podążamy dalej. A tu widzimy mała polana,
śród leśna, tu przed nami pojedyncze sosny, a tutaj zadrzewienia liściaste, tu widzę małe graby, także podążamy. I tutaj muszę wyjaśnić, gdyż tą drogą leśną boczną długo nie zaszedłem, dlatego że jak się okazało później, strzałki, które były umieszczone przy tej drodze, kierowały nas po drodze w kierunku samochodu. A trochę dziwnie rozmieszczone są te strzałki. Być może tutaj ścieżka ta przyrodnicza stańków jakaś wije się, rozchodzi na dwie ścieżki. Zresztą tak było napisane w informacjach w internecie, że tutaj jest wariant dłuższy, wariant krótszy. Także suma summarum, wróciliśmy na tą główną drogę. No tu widzimy ta droga, którą wcześniej opisywałem, leśna, ta utwardzona, szeroka. Także tutaj, a tutaj z kolei tam troszeczkę dalej widzimy też kolejną tablicę informacyjną. Tu zrobię krótki ujęcie, żeby przedstawić, jak wygląda las w połowie marca. No widać, akurat dużo śniegu napadało. W innych latach o tej porze już wyczuwało się przedwiośnie, już było ciepło. No tutaj mam akurat typową zimę. No tutaj dochodzimy do kolejnej tablicy, jak widać zlokalizowanej przy leśnej drodze. Kolejna tablica opisująca tutaj w tym momencie już tematy przyrodnicze. Jak widzimy, tytuł: warstwowa budowa lasu. Tu mamy też opisane, jak widać, kilka gatunków, zarówno drzew, jak i zwierząt. Tu mamy sarnę, opisane, za dużo powiedziane, przedstawione zdjęcia sarny, wiewiórki, jeża. No i tutaj także mamy, jak tytuł wskazuje, warstwowa budowa lasu, możemy zobaczyć wyszczególnione cztery główne warstwy lasu: drzewostan, podszyt, runo, ściuk. No ale to wiadomo, to można sobie doczytać w internecie, można także sobie poczytać w książkach biologicznych. W każdym razie mijamy tą tablicę już kolejną i przechodzimy sobie dalej, wędrujemy, delektując się obecnością w tym parku krajobrazowym. Dodam, jest to Chełmski Park Krajobrazowy. No tutaj kawałek sobie przejdziemy. Przejdziemy sobie do drogu. Także no pogoda dzisiaj, jak widać, jest pochmurno. Troszeczkę widać niebieskiego nieba, ale troszeczkę wieje wiatr. Jest dosyć ciepławo, no. Jak się idzie, szczególnie jak się stoi, to trochę chłód doskwiera, gdyż jest minus 5, minus 4 stopnie. No, tutaj już, jak widzimy po znaku, zbliżamy się do tej drogi prowadzącej do Krzyca, którą przyjechaliśmy, także tutaj mamy koniec ścieżki. I tu zresztą też widzimy tablicę, pewnie już ostatnia, która zatytułowana jest Rębnie. Czego dotyczy? Trudno powiedzieć, zaraz przeczytamy. Także tutaj będziemy się wracać i być może pójdziemy właśnie tą ścieżką, którą wcześniej się wróciliśmy, prowadzącą przez tą boczną, małą boczną drogę leśną pokrytą śniegiem. I tutaj jednak na tą ścieżkę, która odchodziła przy kaplicy w prawą stronę w las, z powrotem trafiliśmy. No właśnie ją widzimy, jak widać przed nami też ktoś szedł jakiś czas temu. No śniegu mamy do połowy łydek, idzie się ciężko,
ale dosyć przyjemnie, czuję się dobrze, dlatego że jestem teraz w lesie, świeże powietrze, rzeźkie powietrze, tam w górze, w koronach drzew trochę szumi wiaterek, także no i my zbliżamy się chyba też do kolejnej tablicy, jeżeli się nie mylę, sądząc po tej ławeczce, która występuje tam przed nami. No i podążamy sobie dalej, tutaj delektując się spacerem w połowie marca w Chełmskim Parku Krajobrazowym. Tutaj wygląda na to, że doszliśmy chyba do końca ścieżki, dlatego że tutaj widzimy strzałkę, która z powrotem nas kieruje drogą, którą przyszliśmy. Tu trzeba, widać na filmiku, zlokalizowane są cztery tablice informacyjne, na której opisano skrótowo cztery gatunki drzew i zapewne występujące też tutaj w tym miejscu. Graba, tu mamy grab zwyczajny, daglezja zielona, to ciekawostka, sosna pospolita, najbardziej popularne drzewo iglaste w Polsce. Tu dodam tylko, że ponad 60% drzewostanu w Polsce jest to sosna pospolita, bardzo popularne drzewo. No i modrzew europejski, też znane drzewo iglaste. Ciekawostką jest to, że modrzew jako jedyne drzewo iglaste zrzuca igły na okres zimy. Także tutaj jeszcze zrobię ujęcie ścieżką, którą przyszliśmy. Będziemy się wracać. No tutaj widzimy zresztą rzeczywiście graby młode, niezbyt duże. Także tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, będziemy się wracać do tej głównej. Tutaj w miejscowości Nowiny, za miejscowością Nowiny, znajduje się Dom Pomocy Społecznej i tuż obok Domu Pomocy Społecznej znajduje się początek ścieżki przyrodniczej Bagno Srebryskie. Jest to ścieżka, która ma 4,5 km długości. Prowadzi między innymi do wieży widokowej, ale teraz tutaj mamy gorsze wyzwanie, bo musimy przejść tutaj drogą, która jest zasypana, jak widać, także śniegiem, i podążamy sobie teraz w kierunku tej ścieżki przyrodniczej, w kierunku ścieżki przyrodniczej zwanej Bagno Srebryskie. No, teraz poruszamy się taką jakby groblą, po obu stronach widzimy podmokłe tereny. No, teren robi się odkryty, minęliśmy właśnie taki las ściasty, tam porostały także topole białe. No i tutaj wchodzimy już w takie jakby tereny podmokłe. Tu jakiś widać, to jest zbiornik. No, czuć zapach taki rozkładającej się nie wiem, glonów. Tam przed nami widzę także tablica informująca, że dochodzimy do rezerwatu. No, tu jeszcze ładne ujęcie na otaczającą nas przyrodę. No, tu widzimy rzeczywiście zbiornik wodny. Muszę dowiedzieć się, co to jest, czy to jest jakiś zbiornik retencyjny, czy to jest rzeczywiście jakieś takie torfowiska. Zobaczymy. W każdym razie widać, jak na tablicy wchodzimy na teren rezerwatu przyrody, których, przypomnę, na terenie Chełmskiego Parku Krajobrazowego są cztery. Ten nazywa się Bagno Srebryskie. I także od tej nazwy, od nazwy rezerwatu, ścieżka przyrodnicza, którą podążamy, także nazywa się ścieżka przyrodnicza Bagno Srebryskie. No to dochodzimy do takiej atrakcji tutaj się ścieżki przyrodniczej. To jest taki pomost widokowy, punkt widokowy, gdzie można sobie wejść i popodziwiać te torfowiska.
są to, to co widzieliśmy, widzimy zresztą, te zbiorniki wodne. Jest to tak zwane, jest to ostoja zwana chełmskimi torfowiskami kredowymi. Czyli są to torfowiska, które znajdują się na podłożu kredowym, gdyż jak pisałem w poprzednim, w opisie poprzedniej wycieczki, cały rejon tutaj łącznie z hełmem znajduje się na 800 metrowej warstwie kredy. Także tutaj mamy tą punkt widokowy, wejdziemy zaraz na niego, mam nadzieję, że jeszcze można wejść i z pewnej wysokości, ze 3 metrów, będzie można popodziwiać te torfowiska, które dodam, są taką dużą i bardzo ważną ostoją ptaków. O, tutaj już widzimy, to drewno wydaje się solidne, może się nie załamie pode mną, dużo nie waży, z 80 kg, takie może trochę więcej, nie, wydaje się solidne, także tutaj jeszcze jedno ujęcie na rozległe torfowiska kredowe w okolicy hełma, zresztą od nazwy miejscowości z nimi hełmskie. Nadzieję, przyjedziemy tutaj już rowerami. Tutaj jeszcze jedno ujęcie na chełmskie torfowiska kredowe, które dodam jeszcze, tak jak chyba wspominałem o tym, no są świetną ustoją dla ptaków. Tutaj stwierdzono, jak wyczytałem na jednej z tablic informacyjnych, ponad 140 gatunków ptaków, ale mówimy wszystkich gatunków ptaków, czyli także w czasie przelotów ptaków, które się tutaj nie gnieżdżą, ale ilość gatunków, które tu się gnieżdżą, czyli zakładają gniazda, była podana wartość 111 gatunków, także to jest bardzo dużo. No i także tutaj jest, występuje, gnieździ się bardzo rzadka, bardzo rzadki gatunek, wodniczka, która w tych rejonach zakłada gniazda, a jeżeli chodzi o w skali świata, jest gatunkiem zagrożonym i to w znacznym stopniu. Także tutaj znalazła sobie miejsce, gdzie się świetnie rozwija. No i tu jeszcze dookoła zrobię ujęcie. Wracamy tą samą trasą, co przyszliśmy do domu po łące społecznej. Dzisiaj praktycznie to już koniec. Tutaj jeszcze ujęcie na pomost, na punkt widokowy, na tą powyższoną wiatę. I do zobaczenia w takim razie na wycieczce za około miesiąc czasu. Mam nadzieję, że jeszcze będzie wycieczka.